tu jest ta góra przyjazna. Swego czasu, jak do szkoły podstawowej, do Kasiny dali 20 par nart, od razu powstało kilku olimpijczyków. I ten klimat, i ta taka charyzma tutaj Kasinę cechuje. W momencie, kiedy jesteśmy na szczycie góry, szczególnie o poranku, widzimy, jak te mgły okalające unoszą się. Widać szczyty, wyglądają dosłownie jak wyspy na horyzoncie. Beskid ma takie ułożenie wschód-zachód, że on jakby zamyka napływ powietrza. Te wiatry są z reguły ciepłe, to dotyczy Halnego, który głównie niszczy tą pokrywę śnieżną. No i tu tworzy się taka enklawa, która długo ten śnieg utrzymuje. Na północnych stokach Czarnego Gronia, na Precycy. Nazwa Skolnity wzięła się od wierchu Skolnity, bo jesteśmy na zboczu tego wierchu. Często pojawiają się tacy turyści jednodniowi, którzy nie mieli w planach może jakichś górskich wycieczek, ale chodząc sobie po deptaku, nagle zobaczyli coś tam u góry z zielonym szyldem, charakterystycznym pingwinem, no i się zainteresowali, stwierdzili, że wejdą do góry. I przeważnie kończy się to już miłością na całe życie, częstymi powrotami, latem, zimą. Także no, jest jakaś magia w tym miejscu. Na imię mam Małgosia i od zawsze stąd pochodzę. Tutaj moja babcia mieszkała, mój dziadek, jeden, drugi. Moi rodzice stąd pochodzą i wychowałam się praktycznie, gdzie jest wyciąg narciarski. Tam był dom mojej babci, mojego dziadka, no i stamtąd pochodzę. Więc związana jestem, tak jakby powiedzieć, od urodzenia tutaj z tymi ziemiami. Oto akurat jesteśmy przy Oberży, fajne miejsce. Pamiętam, że już w szkole podstawowej, gimnazjum, jeszcze wtedy były gimnazja, z kolegami chodziliśmy do pracy przy budowie, czy do Oberży, czy przy czyszczeniu działek na wyciągu. To były pierwsze lata tak naprawdę działalności. I tutaj tak naprawdę spędzaliśmy z kumplami całe wakacje pracując. Narciarz przyjeżdża rano, ma być wyratakowane, a to są wielkie fabryki. To jest 24 godziny pracy. Osoby, które przyjeżdżają na wypoczynek, przyjeżdżają do ośrodka i wchodzą na sztruks. Ale nie mają świadomości, ile pracy trzeba było włożyć, żeby on rano o godzinie 8 mógł przyjechać na ten sztruk. Wyprodukować śnieg, przeglądy do ratraków, naśnieżyć, wyratrakować. My sezonu nie kończymy praktycznie zimowego, tylko skończył się śnieg, skończyli się klienci, my zabieramy się za remonty, za modernizację, za projekty, za inne. To jest cały czas niekończąca się historia. Na początku to w ogóle jak to nie było ratraka, utrzymywanie tras narciarskich, to było tak, pierwsze 5 wyjazdów za darmo, ale wszyscy zakaz zjazdu, tylko wywozimy całą ekipę ludzi, którzy przyszli pojeździć na górę i wszyscy rządkiem deptali w dół. Historia taka, że jak spadło w nocy, nie wiem, pół metra śniegu, to nie szło tych nóg tak wysoko dźwigać, żeby to... Ale tyralierom deptać, 5 wyjazdów i 5 zejść. Także 2 godziny było przygotowanie trasy, żeby ten śnieg świeży zadeptać, nie? Ale faktycznie przygotowanie stoku polegało na deptaniu tyralierom klientów, nie? Że tam obsługa, nie? Wszyscy klienci, co przyjechali, to na początku wyjazdy darmowe i deptamy, żeby móc zjeździć. Muldy się potrafiły takie zrobić, że mnie nie było widać między muld. Czyli jak ja między kolejne muldy wjeżdżałem, to miałem tak potąd, nie? To takie historie były. No i powstał tu orczyk, taki typu Polsport. No i powstał jeden odcinek, ten dolny, później górny. No i mieliśmy takie 2 mini wyciągi. No i tak to było. Nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać. Po prostu tych wyciągów w Polsce było bardzo mało. Nie obyłoby się bez tego, gdyby nie grupa ludzi, która się no, bardzo angażowała. Ten wyciąg był dla nich drugim życiem. I, no i dzięki temu było to, co jest. Ja się spotkałem z panem Sławkiem i mu zaproponowałem.
takie sprzedaż. No też negocjacje trwały dość długo i zdecydował się na kupno. I to był strzał w 10, bo pan Sławek okazał się człowiekiem uczciwym, pasjonatem. Wszystko zaczęło się, no, diametralnie zmieniać. To pierwsze spotkanie z inwestorem, to pamiętam, tutaj przyjechałem. Siedzieliśmy w tym szałasie, nazwijmy to. Piliśmy herbatę i były pierwsze takie rozmowy, takie delikatne, bo to nieznany inwestor, nie wiadomo, kto to jest. Zresztą byłem z kolegą z Austrii, przyjechał specjalnie wspomóc nas w ofertowaniu. I to były takie pierwsze rozmowy i one potem jakoś tak błyskawicznie się przerodziły w kontrakt. Nagle powiedzieliśmy sobie, robimy tą kolej, wy się szykujcie, a umowę to podpiszemy tam przy okazji. I tak było. Słowo jest ważniejsze od tego, co jest napisane. Jeżeli coś sobie powiedzieliśmy, to nikt, ani ja, ani przedstawiciel inwestora nie udaje, że tego nie słyszał albo tego nie powiedział. Tych pracowników tu na pewno trzyma praca, że jest możliwość praca w miejscu zamieszkania, bo 90% tych osób to jest tutaj miejscowych. Upodobanie do nart, do śniegu, bo każdą pracę trzeba kochać. Bo jak się pracy nie lubi, to ta praca w ogóle nie idzie, człowiek jest zmęczony po pracy. Wiadomo, że zdarza się różny klient. Jest klient rewelacyjny, jest czasami klient, który wchodzi za skórę. No ale generalnie trzeba w tej pracy lubić ludzi. Bo jeżeli nie lubiłabym ludzi, no to bym się starała jakąś inną pracę. No nie? Mamy tutaj osoby, które pracują od samego początku na wyciągu. Te osoby były naprawdę od samego początku wielofunkcyjne, bo potrafili iść i kłaść kable w rowach pod wyciąg, a również teraz fajnie zarządzają wyciągiem. W sezonie zimowym jestem jako operator wyciągu narciarskiego, a w sezonie letnim takie porządki, tak tu po prostu posprzątać, tam coś przykręcić, czy po prostu tak jak teraz z tą wieżą właśnie tu obszlifować, po prostu przygotować drewno do gładkości. No i taka moja praca jest. Klienta hotelowego zawsze traktujemy z życzliwością. Już od samego wejścia wita go uśmiechnięta recepcjonistka. Staramy się zwrócić uwagę na indywidualne potrzeby klientów. Do nas przyjeżdżają rodziny z dziećmi. To jest też klient dość wymagający. Dlatego my w hotelu też się skupiamy, żeby tym dzieciom zorganizować czas, żeby rodzice też mogli chwilę odpocząć. Ta infrastruktura jest zdominowana przez dzieci trochę w tych okresach wakacyjno-feriowych. Z gośćmi, którzy przyjeżdżają do nas cyklicznie, tak powiem, z sezonu na sezon też się spotykam. Znamy się już nawet z imienia z niektórymi, także jak gdyby oni już znają to miejsce, wiedzą po co tu przyjeżdżają, wiedzą, że tu można dobrze zjeść. I my też takich gości jak gdyby dopieszczamy jeszcze możliwie jak możemy. Wymagania narciarzy wzrastają bardzo, że już każdy, musi być osłona, musi być podgrzewane krzesło, a czemu ta kolej jedzie tak szybko na stacji, bo się źle wsiada, ja bym chciał kolej wyprzęganą. W zasadzie wszystkie koleje Pingwina to jest wszystko, jakbym to powiedział, z górnej półki. Przed powstaniem tutaj stacji narciarskiej w ogóle sobie nie wyobrażałam tego, że tu kiedykolwiek może coś powstać. Stała sobie po prostu góra i nawet nikt nie był nią zainteresowany, a na pewno już nie ja, która nie wyobrażałam sobie siebie za parę lat pracującej tutaj.
kilka lat temu były dostępne tylko dwie trasy narciarskie, z tego co pamiętam. Jedna wypożyczalnia. Po czasie zaczęło się to rozrastać, powstała druga wypożyczalnia, która i tak nie była w stanie zaspokoić potrzeb klientów, co było dla mnie szokiem. Z biegiem czasu powstał cały kompleks tubingowy, największy w Europie, i powstało lodowisko. Teraz buduje się u nas ta wieża. Jestem bardzo zadowolona z tego pomysłu, z racji tego, że widziałam tą wieżę na własne oczy w Krynicy Zdroju. Obstawiam, że będzie bardzo duże zainteresowanie tą wieżą. Chcemy, jako zarząd pracujemy nad tym, żeby spółka się rozwijała, żeby nowe wyciągi powstawały, nowe trasy rowerowe. Samemu się nie da nic zrobić. Do tego są potrzebne pierwsze pomysły, ludzie. Ja budując ten biznes, za każdym razem stawiam na to, że trzeba wybudować coś nowoczesnego, nie kupować starych, używanych rzeczy. Nie? Dzisiaj obsługują nas takie firmy jak Doppelmayr, Technoalpin, Kessboller. Technoalpin jest to firma od naśnieżania. Kessboller, światowy lider produkcji ratraków. Nie stawiam na coś taniego. Uważam, że zawsze trzeba budować coś, co jest najlepsze. Sport daje dużo samodyscypliny. Trzeba to swoje życie cały czas podporządkować jakiemuś tam programowi, założeniom, realizować to, tak. To daje sport. Na pewno. No i poczucie takie siły. Pewności siebie, na pewno. Trudności są do pokonywania. I w moim przypadku, i tutaj ludzi, którzy pracują, te ostatnie lata doprowadziły, że mamy bardziej taki, te twarde kręgosłupy. Wiemy, jak w tych trudnych warunkach się pracowało i jak potrafimy teraz to w tych o wiele, wiele lepszych warunkach, dobrych warunkach pracować. W tej pracy lubię najbardziej to, że można jakby swoje wizje czy fantazje przerzucać na talerz. Że można się realizować, tak jak ktoś kiedyś powiedział, że zakochany kucharz najlepiej gotuje, bo to jest fantazja, a ten, który jest powiedzmy smutasem, robi byle co, byle jak i nie smakuje. To jest jakby wyznacznik, azymut drogi, gdzie chce iść. To mniej więcej tak wygląda w życiu. Zasady, które wyniosłam z domu, to jest to, żeby się nie poddawać, żeby cały czas myśleć do przodu, nawet jeżeli jest ciężko na ten moment, to żeby szukać jakichś pozytywów, co będzie w przyszłości. Żeby pokonać przeszkodę, trzeba się z nią zmierzyć. Żeby coś stworzyć, trzeba coś wymyślić. Rzeczy nierealne czy w pewnym momencie stają się realne. Dam przykład, budowa wieży. Przez parę lat kombinowałem, jak to zrobić. Dobrałem do tego ludzi, po pierwsze z pasją, z pomysłem, i w tej chwili budujemy drugą wieżę. W czasie zjazdu czuję się tak naprawdę taką wolność, że to jest coś specyficznego, taka adrenalina, ale jeżeli jedziemy w sposób bezpieczny, to jest to bardzo taka pozytywna adrenalina, nakręcająca, dająca takiego kopa, taki power, że chce się więcej i szybciej i mocniej. I nagle te wszystkie jakby przeszkody stają się czymś prostym, zwłaszcza jak się złapie takie flow, że właśnie chce się to jechać.